Dziś omówimy sobie świętego grala każdego początkującego gitarzysty, czyli power chordy. Praktycznie każdy od nich zaczyna i połowa piosenek rockowych z lat 80. i 90. opiera się na power chordach. Są fajne, przyjemne do grania i przede wszystkim łatwe. Są to jedne z najprostszych chwytów gitarowych. Na upartego można powiedzieć, że są to tylko dwa dźwięki. Pryma i kwinta. Jeżeli nie wiesz jeszcze nic o interwałach, odsyłam cię do mojego filmu na ten temat. Często, nie zawsze, czasami dodaje się też oktawę. Jednak wychodzi na to, że ta oktawa właściwie nie wnosi nic do power chordu. Więc zamiast tej oktawy możemy przesunąć nasz mały palec o jedną strunę w dół, dokładając do tego akordu tercję, a brzmi to tak. Dużo bardziej melodycznie i przyjemnie dla ucha, a mimo wszystko mamy wciąż to pełne uderzenie power chordu, ponieważ te dwa główne dźwięki pozostają bez zmian. W ten sposób budujemy akordy durowe, czyli wesołe. A jeżeli chcecie zbudować akord molowy, to zamiast małym palcem schodzić jedną strunę w dół, schodzimy dalej jedną strunę w dół, ale także jeden próg bliżej główki gryfu, czyli w dół. Wykorzystamy do tego palec środkowy zamiast palca małego i w ten sposób tworzymy akord molowy, czyli smutny. Pokombinujcie z różnymi power chordami, z durowymi i z molowymi, z różnymi kombinacjami i zobaczcie, ile nowych dźwięków to dla Was odblokuje, a tak naprawdę gracie ten sam power chord, który już doskonale umiecie. Z minimalną zmianą. To jest trik, którego użyłem m.in. w mojej piosence Mistake. Po prostu odpuściłem sobie jeden palec z tego akordu i słychać to przez całą piosenkę. Jeżeli cokolwiek z tego uważasz za przydatne, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj ten kanał po więcej filmów takich jak ten. Dzięki Tobie mogę rozwijać ten kanał dalej i robić dla Was, moich kochanych widzów, filmy. Dodatkowo wpadajcie na Discorda, link w opisie, gdzie ludzie chętnie odpowiadają na pytania odnośnie sprzętu. Tworzymy największą społeczność gitarową w Polsce. I chyba najfajniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, jeżeli chcesz wspierać ten kanał, to wejdź na mojego Patronite'a i zostań patronem. Tak jak ćwiczcie, grajcie, twórzcie i bawcie się. Hej!